Jesteśmy w jednym z najstarszych muzeów na Śląsku, w Muzeum w Raciborzu. Funkcjonuje to muzeum od 1927 roku. Zostało umieszczone w zaadaptowanym XIV-wiecznym kościele sióstr dominikanek pod wezwaniem Świętego Ducha. W naszym muzeum można zobaczyć bardzo wiele ciekawych rzeczy. Posiadamy w swoich kolekcjach archeologicznej, etnograficznej, sztuki i rzemiosła artystycznego oraz historii. Wiele obiektów dotyczących Raciborza, ziemi raciborskiej, ale także Śląska. Znajdujemy się w tej chwili w wielkiej sali ekspozycyjnej, w której możemy zobaczyć kolekcję rzeźby śląskiej i malarstwa śląskiego z okresu średniowiecza, rekonstrukcję zabytkowego pieca późnogotyckiego, a także malarstwo nowożytne. Możemy także zobaczyć tutaj fresk. Fresk odkryty w latach 30. w czasie jednego z remontów, pochodzący z pierwszej połowy XVII wieku. Oprócz tych rzeczy, które znajdują się w naszej sali wielkiej, możemy również w Raciborskim Muzeum zobaczyć tak cenne eksponaty, jak na przykład mumia egipcjanki. Wiele osób dziwi się, skąd w Raciborzu znalazł się zespół grobowy starożytnego Egiptu. A mianowicie w połowie XIX wieku Anselm von Rothschild przekazał zespół grobowy składający się z mumii, kartonażu oraz dwóch sarkofagów Gimnazjum Królewsko-Ewangelickiemu, które mieściło się w dawnym klasztorze sióstr dominikanek, a później z tego gimnazjum zostało to przekazane do muzeum. Mamy także bardzo ciekawą ekspozycję archeologiczną. Jest to ekspozycja in situ. Po przeprowadzonych badaniach archeologicznych w latach 90., podczas których odkryto wiele grobów w prezbiterium kościoła sióstr dominikanek, wykonano aranżację, aby pokazać właśnie efekty badań archeologicznych w tym miejscu, w którym one były prowadzone. Niezmiernie ciekawą rzeczą jest to, że po środku prezbiterium został odkryty grób, w którym znaleziono rytualnie złamany miecz. Najprawdopodobniej jest to grób ostatniego księcia z rodu Przemyślidów, Walentyna, który w 1521 roku zmarł bezpotomnie. Stąd właśnie ten rytualnie złamany miecz odnaleziony w grobie. To nie wszystko, co można w Raciborskim Muzeum zobaczyć. Mamy bardzo bogatą kolekcję cyny śląskiej od XVII do XX wieku. Mamy bardzo interesujący, jedyny w Polsce i myślę, że może tak duży w Europie zbiór narzędzi dentystycznych. Zaaranżowana została taka sala, wystawa stała, dotycząca dawnych technik dentystycznych. Możemy również obejrzeć eksponaty związane z badaniami archeologicznymi, które były prowadzone na terenie miasta oraz w regionie, z bardzo ciekawym obiektem, którym jest pięściak aszelski. Ale przecież nie o to chodzi, żebym Państwu opowiedziała, co można w naszym muzeum zobaczyć. Zapraszam bardzo serdecznie. Czeka tu na Państwa bardzo wiele niespodzianek. Zapraszam również na naszą stronę internetową. Zapraszam Państwa do Raciborza, do pięknego miasta z wspaniałym muzeum.